Co roku w trzeci czwartek maja świętujemy Światowy Dzień Wiedzy na temat dostępności. W Polsce dzięki programowi Dostępność Plus tematyka dostępności została ujęta w sposób kompleksowy. Program skierowany jest m.in. do osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz rodziców z dziećmi. Jednym z elementów programu jest Partnerstwo na Rzecz Dostępności. To deklaracja, do której przystąpiło już ponad 220 firm, instytucji i samorządów. W programie Dostępność Plus dbamy o to, żeby coraz więcej organizacji zmieniało zasady działania na bardziej dostępne, a przestrzeń publiczna, architektura i komunikacja były otwarte dla wszystkich. Przykładem są placówki ochrony zdrowia, które remontują swoje budynki według zaleceń projektowania uniwersalnego, szkolą personel oraz zaopatrują się w sprzęt diagnostyczny przyjazny osobom z niepełnosprawnościami. Podobne działania prowadzą szkoły i uczelnie, które realizują takie projekty jak przestrzeń dostępnej szkoły czy uczelnia dostępna. Działania kierujemy również do przedsiębiorców, pokazując szanse, jakie daje dostępność w kontekście pozyskania nowych klientów. W tym szczególnym dniu zachęcam do refleksji na temat idei dostępności, bliższego przyjrzenia się potrzebom bliskich, sąsiadów, kolegów z pracy i wreszcie naszym własnym, związanym z ideą dostępności.